longer open up. I saw my soul good. Witam, tu Sławek. Czas kolejny na następny filmik o rynku krypto na 21 września 2018. No i dzisiaj mieliśmy dużą wiadomość. Zaczynamy od tego. SEC przedłuża decyzję z SolidX VanEck ETF funduszem. Oczywiście rynek jest dość mocny w tej chwili i odbiera tą wiadomość dobrze. Od razu pokażę ten artykuł i potem wyjdziemy tą tabelę. Tutaj jest właśnie ta wyjątkowa decyzja. Tak, mówiliśmy tutaj na tym programie już od jakiegoś czasu. Wiem, że zdajecie z tego sprawę. Moją opinię to była, że raczej oni będą przedłużać może gdzieś tak w pierwszym kwartale 2019 jest moja opinia, kiedy ten fundusz będzie uznany i wprowadzony. Oczywiście wyjątek z tym funduszem dla tych, którzy dalej nie wiedzą, jest to, że to nie jest taki prosty czy zwykły papier pochodny, który nie trzyma samego Bitcoina, jak te inne fundusze, tych 9, które gdzieś miesiąc, 2 miesiące temu było odrzucono. Okay. Ten fundusz tutaj właśnie, który w tej chwili będzie trochę bardziej rozważany przez SEC, on ma trzymać sam fizyczny Bitcoin. Okay. I przyczyna jest taka, że SEC po prostu chce zebrać więcej danych od publiczności. To jest bardzo pozytywne i co do tego rynku, możemy raz, dwa zerknąć. Rynek nawet dobrze odbiera tą wiadomość. Tak samo i podobno, gdy mieliśmy tą decyzję ostatnią, że po prostu te 9 różnych ETF funduszów było odrzucono. Rynek tak samo dobrze wtedy się trzymał, było dość solidnie. Okay? Czyli mi się wydaje, że naprawdę jesteśmy blisko tego dołka. Oczywiście tak to wygląda w tej chwili. No i za tym ostatnim razem też potem SEC ma taki proces, procedurę, że po prostu znowu będą rozważać właśnie te tych 9, które już oni odrzucili. No, może wydawać się trochę śmieszne, że takie coś robią, ale to jest ich procedura. I od razu, gdy Wam się podoba ten filmik, łapki do góry, subskrybujemy, zaczynamy. Market cap w tej chwili 211 miliardów, czyli dodaliśmy gdzieś około 12 miliardów od 48 godzin temu. BTC dominance, przewaga Bitcoina na tym rynku spadła do 53% z kawałkiem, czyli więcej pieniędzy płynie w altcoiny. Też moja taka, no, takie moje rozważanie w ostatnim filmiku było, że odczuwam to. Oczywiście ja zbieram informacje z dużo różnych środków i potem po prostu spróbuję tą informację spraszczać dla nas tu, na tym kanale. I jak odczuwam ten sentyment tego rynku. I mówiłem, że nie najgorsze podejście do tego rynku wtedy było, że możemy brać jakieś pozycje na niektóre altcoiny. Oczywiście gorący alt w tej chwili jest Ripple, w tej chwili 33%. Znowu pompuje do góry. Wejdę trochę w tą dyskusję głębiej później, ale możemy zacząć od najważniejszych wiadomości w ostatnich kilka dni. Pierw możemy się dołączyć właśnie tej ostatniej dyskusji, co mówiłem w ostatnim filmiku i to jest dość ważne. Był ten raport, ten AG raport z Nowego Jorku, który po prostu badał dużo różnych giełd, największych giełd, no, kryptowalutowych i po prostu mówili oni w tym raporcie, że użytkownicy są zagrożeni właśnie przez tą manipulację. Okay. No i też mówiłem, że niektóre giełdy jak
Bit, Flutter, USA i nawet Coinbase bardzo dużo samo robią trading czy handlują kryptowalutami, mają dużą ilość tych wszystkich wolumenów i to mi się wydaje, że też nie jest najlepsze. Ale tutaj jest artykuł, że niektóre właśnie z tych giełd jak Kraken i Coinbase po prostu nie zgadzają się z tą recenzją i no, po prostu krytykują te biuro, tego Attorney General. Dramat jak na razie tak się rozwija. No, zostawię nad tym. Widziałem, że to było warto omówić, że po prostu się bronią. Tutaj jest ciekawy artykuł, oczywiście dla nas, mi się wydaje, to też może być bardzo no, łatwe do zrozumienia i też tego punktu widzenia, co ja cały czas mówię, że jak cały czas te banki, instytucje no, zaczynają używać tą technologię i naprawdę my jesteśmy na samym początku tej kryptorewolucji. Wiem, że to może być ciężko do usłyszenia, gdy mieliśmy taki mocny rynek niedźwiedzie, ale oczywiście to jest tylko taki cykl. Okay? I tutaj jest artykuł, o którym chciałem mówić w tej chwili. To jest, że największy polski bank ma zamiar używać blockchain rozwiązanie, okay? Czyli no, tą technologię dla ich dokumentów, dla ich danych. No i to jest PKO Bank Polski. Okay? Tutaj mamy przykład, który my możemy bardzo łatwo zrozumieć. Pisze, że ten bank aż ma 5 milionów użytkowników oczywiście i oni też będą używać blockchain technologii. Okay? Mam nadzieję, że to dajemy sobie z tego sprawę. Okay. Dalej idziemy. Tutaj jest negatywna wiadomość. To było, no to wyszło ostatnio i to jest, że był następny hak na japońską giełdę kryptowalutową. Nazywa się ZAIF, nawet nie słyszałem, musi być jakaś małe wolumeny, ale gdzieś 60 milionów dolarów było no, zhakowane, 6 tysięcy bitcoinów ukradzono. Bardzo negatywne, niestety, tak jak pamiętamy, był ten potężny hak na CoinCheck. Wcześniej, w tym roku, w styczniu omawialiśmy tą wiadomość, wtedy NEM naprawdę spadł na wartości, poszedł w dół. Niesamowicie niestety. Przez ten hak, największy hak w Japonii w tym roku. No i od tego czasu FSA, agencja japońska, no, po prostu się brała za te giełdy i wysyłała im tam jakieś polecenia i takie zarządzania, że mają po prostu podnieść swoje bezpieczeństwo. I niestety, jak to widzimy, że ta firma za tym nie zrobiła tego, no i byli zhakowani i ludzie stracili pieniądze. Było jakieś małe odczucie na tym rynku. Się zastanawiam, jak to może być, że tu mamy biznes, który jest, no ma giełdę kryptowalutową, ale dalej się tak dają hakerom. Nie rozumiem tego. To jest smutne, powiem wam. Idziemy dalej. I chciałem powiedzieć, że zanim właśnie się skupiać na ten FUD, czyli ten Fear, Uncertainty, Doubt, strach, niepewność, wątpliwość, to powinniśmy się skupiać właśnie na taką wiadomość. I to jest, że prawnicy w Ameryce mówią, że IRS, oni zbierają te podatki w Ameryce, że oni tak szczerze mówiąc mieli 4 lata, żeby po prostu uregulować, jak będą no, podatkować właśnie te zyski z tej aktywy, nazwę to tak, z tej nowej branży inwestycyjnej. I niestety jeszcze jest dalej takie zamieszanie i ci, co właśnie podchodzą do IRS, mają rację. Mi się wydaje, gdy oni po prostu rozwiążą tą, to wtedy te większe instytucje i banki i wszystkie takie no,
większe firmy, które chcą i mają zamiar wejść w ten rynek i inwestować, żeby po prostu podnieść tą kapitalizację tego rynku do naprawdę wysokich skal. Oni potrzebują tą pewność, że po prostu tak się rozlicza te podatki. Ja zostawię na tym. Dlatego mi się wydaje, że chciałem pokazać, żeby się koncentrować na takich sprawach, raczej nie na te FAD, co z tym hakiem. Tu raz, dwa przelecimy. Bitfury. Oni mówią, że wprowadzają nową generację ASIC chips, czyli mikrochipy, które po prostu z tymi możemy kopać. No i to ma być najszybszy sposób, co umożliwi nam kopać Bitcoin. To jest konkurent do Bitmain, powiem tak. Oczywiście dużo można powiedzieć o Bitmain, ale idziemy dalej. To wszystko na wiadomości. Raz, dwa, zerknijmy na tą tabelę. Mówimy parę spraw. Tu mamy, tak jak mówiłem, wykres. Trochę głębiej mówiłem go ostatnim razem. Wygląda, że idziemy do góry w tej chwili, nawet gdy mieliśmy tą potężną wiadomość dzisiaj, co dużo inwestorów czekało na to i rynek pozytywnie to odbiera. Tak to wygląda w tej chwili. Tak jak mówię, z tego co ja wyczuwam, z tego sentymentu, raczej będzie bullish na przyszłość. Na bliższą przyszłość, nazwę tak. Zobaczymy dalej. Tak jak mówiłem, XRP ma tą eksplozję, no, do góry. Niesamowite. To pokazuje nam teraz prawie 60% ostatnich 7 dni. I też widzę takie, dużo takich, no niestety, co omawiałem te projekty, niektórzy, nie będę krytykował nikogo, ale podają takie astronomiczne numery, ceny, która może te XRP dojdzie. I po prostu powiem wam, że nie dopisuję się do tego, bo to jest po prostu, nie ma żadnego sensu ekonomicznego, matematycznego nawet, rozproszczę to. Nawet to nie jest, nie chodzi o ekonomię tokena, do jakiegoś stopnia, tak, ale to jest prosta matma. Okay? I możemy trochę omówić to, że czemu, żeby lepiej rozumieć to, że nigdy nie dojdzie ta cena do jakieś tam 500 coś, albo 300 coś, to jest niemożliwe. Stellar, jeden z moich ulubionych altcoinów, 12,7%, mają to potężne partnerstwo z IBM. Cardano, mówiłem, że testne 45%, daleko do tego, nawet chyba raczej nie wyjdzie w 2019. Tron, moja ulubiona krypto z Chin, może poza VeChain, 8% do góry. Z tego co ja widzę, ich twórca po prostu ma niesamowitą pasję i to jest co ja lubię. Okay. Tezos dzisiaj ma dobry dzień, ale po prostu mi się wydaje, że w tej chwili jest za dużo skłóceń takich wewnętrznych, dlatego ja po prostu, no, na razie nie, powiem tak. Zobaczmy co jeszcze. Nano, dalej tak jak mówię, najlepsza szansa dla krypto jako czysto pieniądz. Dzisiaj pompuje, super dzień. Zobaczmy co jeszcze. Można omówić Holo, mi się wydaje to jest ciekawy projekt. Używają coś co nie jest blockchain, tylko holochain. Mi się wydaje, że może warto trochę głębiej ją zbadać. Stawię nad tym. Komodo akurat w tej chwili pompuje 12%. Zobaczmy, czy jest jakieś wytłumaczenie. Tu jest najświeższa wiadomość, która może być, no, wytłumaczenie, i to jest, że teraz jest możliwe, że mogą deweloperzy tworzyć Oracle na tej platformie. Też duża rzecz co do Komodo jest to, że od gdzieś kwietnia tego roku oni po prostu teraz wprowadzają ICOs na zdecentralizowanej giełdzie, na tej technologii. Okay, to jest
taki pozytywny plus, ale oczywiście w tej chwili ICO, to mi się wydaje, że to jest najbardziej ryzykowne. Ja na razie jestem nastawiony na nie w tej chwili. Zobaczmy dalej. Czy coś wyskakuje, co jest warto omówić. R-Chain dalej ta platforma pompuje. Co tak naprawdę potrzebuje, to jest adopcji. Mithril też dzisiaj ma pozytywny dzień, 9,5%. No to jest, no oni próbują tworzyć taki nowy Twitter na blockchain technologii, czyli platformę społeczną na blockchain. Decentraland, mówiłem, cyfrowa działka jest możliwa i potem oni będą budować świat virtual reality, VR, świat na niej. Bardzo ciekawe. I też ostatnio czytałem, że te ceny tych działek cyfrowych idą do góry. Jest jakieś odbicie na tym rynku. Wax też trochę lepiej. Worldwide Asset Exchange. Można kupić po prostu sprzęt do różnych gier, czy komputerowych, czy na konsolę. Dragon Chain. Też platforma jest słynna od tego, że po prostu była zaczęta przez Disney. Dzisiaj ma dobry dzień. Też tak dość od czasu do czasu się słyszy o tej krypto. Powiem tak, że mają jakiś tam ekosystem. Niektórzy naprawdę wierzą w tą krypto. Może warto sprawdzić. I dzisiaj Electronium odbija mocno. Ja powiem w tej chwili, że nie jestem fanem Electronium. Podobało mi się wcześniej w tym roku, ok, skrócę dla tych, którzy nie wiedzą, co ten projekt próbuje osiągnąć, to jest, możemy kopać na naszej komórce. Gdy mamy tą aplikację, ostatnio, kilka miesięcy temu, jak sprawdziłem, ta aplikacja jeszcze nie działała. Nie wiem, czy działa, ale mnie tak za bardzo nie interesuje w tej chwili, bo powiem wam, że widziałem parę artykułów, że jeden to był z Apple, a drugi był też z Android. Okay. I obydwa powiedzieli, że oni będą zabraniać kopania kryptowalut na komórce. To mi się wydaje, że to kompletnie niszczy ich model. Oczywiście, gdy ktoś ma lepszą informację od tego, co ja teraz o tej krypto mówię, to proszę zostawić komentarz i się podzielimy tu ze wszystkimi. Wydaje, że zostawię nad tym. Tak jak mówię, ja odbieram to bardzo pozytywnie. Na zielono. Przeważnie rynek się trzyma, nawet trochę urósł, a dzisiaj mieliśmy tą dużą przełomową wiadomość, że SEC po prostu odkłada, nie odrzuca, ale odkłada decyzję na przyszłość. I to dobrze. Gdy wam się podobał ten filmik, łapki do góry, subskrybujemy. Życzę wszystkim super dzień. Na razie.